I za nami kolejna zapowiedź patcha w Genshinie, tym razem 3.2. I muszę niestety przyznać, że wypada gorzej niż 3.0 czy 3.1, gdzie jednak dostaliśmy dużo więcej kontentu, no chociażby nawet sama zapowiedź była tym razem dużo krótsza. Tym razem nie będzie nowego terenu, czyli mniej Primo, mniej World Questów, ale i tak dostaliśmy m.in. piękny trailer. Zapowiedź kolejnego patcha, jak zawsze, jest piękna, z tym, że mamy tutaj na początku coś w rodzaju idylicznej opowieści, gdzie muzyka czy narracja jest wręcz rodem z jakichś bajek dla małych dziewczynek, natomiast później dynamika nam się zupełnie zmienia, dostajemy coś w rodzaju walki z bossem, no co wiemy, że będzie tą walką, dostajemy potężną muzykę i historię, która wręcz przyprawia o ciarki. Odnoszę wręcz wrażenie, że każda postać w tym patchu ma znaczenie. Nie w tyle co w samym patchu, co po prostu w Sumeru, że każda z tych postaci, którą poznajemy lub dopiero będziemy mogli wyłuszować też na banerze, ma ogromne znaczenie dla fabuły Sumeru. I tak jak mogliśmy usłyszeć już wcześniej, tym razem w tym patchu dostajemy ostatniego Archon Questa. Ten quest będzie kończył nam historię z Sumeru. I teraz dostaniemy tylko jedną część, tak jak wcześniej dostawaliśmy po dwie części. Mam jednak wrażenie, że to bardzo zaspokoi nasze potrzeby poznawania historii i da nam wszystko to, czego w tym momencie od tej gry oczekujemy. Przeczuwam, że wielką rolę odegra tam zarówno Skaramusz, jak i Dotore, jak i Nahida, jak i my odegramy też tam ogromną rolę, ale i inne postaci, które przed chwilą widzieliśmy. I ten boss, którego widzieliśmy w trailerze, będzie naszym nowym weekly bossem, robi ogromne wrażenie. Jeżeli ktoś stwierdził, że Raiden Shogun czy Azdaha to są zbyt łatwi przeciwnicy, to myślę, że tutaj w przypadku tego weekly bossa będziemy mogli się bardziej wykazać, ponieważ on atakuje nas różnymi atakami, tak jak Seniora już miała chociażby dwa rodzaje ataków, tak i tutaj mamy zupełnie najróżniejsze rodzaje ataków. Na szczęście będziemy mieli duszka, który będzie nam pomagał. Zobaczymy, jak to będzie dokładnie działało, no jak odblokujemy tego bossa. Na mnie robi on ogromne wrażenie. Te ataki, ten wygląd, to jak on jest wielki. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła skopać mu te przysłowiowe dupsko. I oprócz tego oczywiście doczekaliśmy się Archona z Sumeru, Archona Dendro, czyli Nahidy. Oczywiście jest to postać pięciogwiazdkowa i wygląda naprawdę przepięknie. Już pomijam nawet sam model postaci i te wszystkie szczegóły, te dendrodetaliki, ale jej ataki prezentują się naprawdę przepięknie. Oczywiście o samej postaci powiem więcej w momencie robienia do niej poradnika, natomiast już tutaj widzimy, jak jej skille wyglądają. Są naprawdę przepiękne, jej normal atak, czy jej elemental skill, czy elemental burst, ale obawiam się, że mogą być troszkę męcząco przytłaczające. Natomiast widzimy, że robi zdjęcia. Te zdjęcia nakładają specjalny efekt. No i mamy przepięknego ulta, który roztacza ogromny pawilon. I mam wrażenie, że to jest w ogóle największy zasięgowo ult, jaki występuje w grze na chwilę obecną. Dodatkowe działanie tego ulta będzie nam się różniło zależnie od tego, czy w ulcie będzie znajdowała się postać Pyro, Hydro czy Elektro. Zdaje się, że Nahida będzie bardzo dobrze nakładała Dendro, no ale jeszcze zobaczymy, będę mogła to potwierdzić w momencie, kiedy dostanę ją w swoje ręce i będę mogła ją dla was przetestować z moimi postaciami, takimi jak Tichnari czy Saino. Ale Nahida oczywiście nie jest jedyną nową postacią, którą dostaniemy. Dostaniemy też czterogwiazdkową Laylę, która jest postacią Krajo. Layla to nasza śpiąca królewna, ale nie wydaje się być aż taka nieśmiała, jak powiedzieli nam w trailerze, patrząc na jej dość odważne ataki. Oczywiście na elemental skillu nakłada coś, co chroni ją przed innymi, czyli tarczę, która dodatkowo też zadaje damage. Natomiast ult to jest obszarowa kula, która zadaje damage i dodatkowo ładuje nam staki na elemental skillu. Archon Quest nie będzie jedynym questem, którego dostaniemy w tej części, ponieważ dostaniemy również story questa na Nahidy i chyba jestem najbardziej ciekawa tego story questa ze wszystkich story questów, które dostaliśmy w Sumeru, dlatego że nawet Tichnariego, czy Saino, czy Nilo nawet nie ruszyłam jeszcze w tej części, ale Nahidy myślę, że skuszę się tuż po Archon Questie. Mam jednak nadzieję, że to nie będzie quest w stylu Raiden Shogun, jej pierwszy story quest, który był po prostu spacerem i był dość nużący. Mam nadzieję, że w tym przypadku dostaniemy coś bardziej z werwą. No i coś, na co czekało wielu, czyli banery. W pierwszej części dostaniemy Nahidę i Reren Yoimiya. Niestety Yoimiya znowu trafia na baner obok Archona albo w innym miejscu, które nie jest dla niej korzystne i biedna dziewczyna nie może dostać całej uwagi, na którą zasługuje. Mam nadzieję, że mimo wszystko ludzie się na nią skuszą i będą chcieli po nią wishować. W drugiej części natomiast dostajemy pierwsze Reren Yoimiya oraz Childa.
po raz któryś i z nimi dostaniemy również czterogwiazdkową Lailę. Dla mnie jest to niestety sytuacja niefortunna, ponieważ ja bardzo chcę Lailę, ale nie będzie jej na banerze, na którym będę wyszowała, czyli na Nahidzie i naprawdę nie wiem, czy skuszę się po jej kopię, ponieważ ja Eviko mam, a Childa nie za bardzo chce. Wiadomo, że Laila prędzej czy później do mnie przyjdzie i ostrzegam was przed wishowaniem po postać czterogwiazdkową, jeżeli nie chcecie piątki, ale czasami wiecie jak jest, czasami tak bardzo chce się mieć postać czterogwiazdkową, że jest się w stanie nawet poświęcić swojego gwaranta, żeby kopię czterogwiazdkowej postaci dostać. I oprócz tego mamy nową broń, która jest jedyną nową bronią w tym patchu i jest to oczywiście Bis Nahidy. Wygląda przepięknie, nie wiemy jeszcze jakie ma właściwości, tego dowiemy się tuż przed wprowadzeniem tej broni, tuż przed wprowadzeniem kolejnego patcha. Jeżeli chodzi o pozostałe bronie, tutaj nic nie powiedziano, ale możemy się spodziewać, iż będzie to najpierw łuk Yoimi, a później Catalyst Yamiko oraz łuk Childa. Jeżeli zaś chodzi o czwórki, no to dowiemy się tego bliżej samych banerów, ponieważ tuż przed zmianą banerów pojawiają się grafiki zapowiadające cały baner. W eventach naprawdę miła niespodzianka, ponieważ z głównego eventu, który tym razem będzie miał miejsce w Sumeru, możemy dostać nie tylko Primogemy oraz koronę, ale również kopię Dori. Dla osób takich jak ja, które tej postaci nie mają albo chcą mieć jej kolejne konstelacje, jest to naprawdę świetna wiadomość. Event ten naprawdę zapowiada się ciekawie, ponieważ jest to coś zupełnie nowego. Z tego co widzimy, polega on na łapaniu grzybów, levelowaniu ich oraz trenowaniu, tak aby później móc wystawiać je w różnego rodzaju walkach. Myślę, że wielu osobom przypomina to znane nam bardzo dobrze Pokémony i jest to świetne oczko w stronę nostalgii, więc grając w naszą obecnie ulubioną grę, będziemy mogli przypomnieć sobie, jak to było kiedyś za dzieciaka. Drugi event też wydaje się być bardzo interesujący i będzie on polegał na tym, że konkretnymi postaciami będziemy musieli użyć konkretnej umiejętności, żeby osiągnąć konkretny cel. Wszystkie postacie będą dostępne jako opcje trialowe, więc nie martwcie się, jeżeli jakieś postaci nie macie, że nie będziecie mogli czegoś zrobić, ale jak widzimy, będziemy wykorzystywali na przykład umiejętność Yanfei, czy Kli, czy Yelan, czy na przykład Xiao, czy jeszcze innych postaci, które tylko one są w stanie osiągnąć zamierzony w tym zadaniu cel. Co moim zdaniem jest naprawdę super, to, że event ten będziemy mogli robić w koopie. Jak wiemy, niektóre zabawy w Genshinie naprawdę świetnie wypadają w koopie i często słyszę głosy, że wręcz jest za mało tych zabaw w koopie, że chcielibyście więcej, więc jest to naprawdę ciekawa okazja, żeby pobawić się razem, porobić coś razem w tych challenge'ach. I powrót jednego z najstarszych eventów w Genshinie, czyli Hypostatic Symphony, gdzie po prostu musimy bić kostki, wykonywać przy tym określone zadania. I oprócz znanych nam już kostek, dostaniemy nową kostkę, kostkę Dendro. I kostka ta będzie również nowym Dendrobossem. Zakładam, że właśnie z niej między innymi będziemy potrzebowali materiału do levelowania Nahidy, jednak tego tak naprawdę nie wiemy, dowiemy się kilka dni przed jej wprowadzeniem, kilka dni przed patchem, no ale myślę, że tu w tę stronę możecie kierować swoje oczy. I oprócz tego, że dostaniemy najróżniejsze buffy, event ten również będziemy mogli wykonywać w koopie, więc jeżeli nie będziecie sobie w stanie poradzić z jakimiś kostkami solo, no to śmiało bierzcie kogoś silniejszego do drużyny i będziecie, myślę, bez problemu pokonywali kostki. Ale Genshin, jak to Genshin, nie byłby sobą, gdyby nie wstawił nam jakiegoś bardziej casualowego eventu i tym razem mamy powrót do robienia zdjęć. Ja takie eventy bardzo lubię, to są dość krótkie eventy, dają nam określone nagrody, przy tym są całkiem przyjemne, możemy sobie pospacerować i popatrzeć, gdzie możemy cyknąć jakieś zdjęcie. Nie trzeba się stresować, że nie wychodzi nam coś, powtarzać czegoś kilka razy. Proste, z nagrodami, takie jak większość z nas zabieganych lubi. I z eventów to by było na tyle, ale mamy jeszcze pewną zmianę w Serenity Pocie, a mianowicie jest to zmiana dotycząca zapisywania mebli, zapisywania swoich zestawów i tym, że po prostu będziemy mogli się dzielić naszymi kompozycjami. Każdy zestaw będzie miał swój kod, wklejamy ten kod, kopiujemy i możemy umieścić zestaw, który ktoś przygotował u siebie, albo komuś udostępnić nasz zestaw, jeżeli ktoś chciałby wyglądać tak jak my, a dokładnie, żeby jego Serenity Pot tak wyglądał jak my. I zmiana, która na chwilę obecną nas aż tak bardzo nie dotyczy, ponieważ dodadzą nowe języki. Będzie to turecki i włoski. Niestety, jak widzimy, w tych dwóch językach nie ma polskiego, ale kto wie, może w przyszłości kiedyś ten język się pojawi. Chociaż przyznam wam szczerze, nie nastawiałabym się na to aż tak optymistycznie, ponieważ przypomnijmy, że Polska jest dość małym krajem, nie tak dużo osób gra u nas w Genshina, ale jeżeli będzie nas więcej, to kto wie, może w przyszłości jakiś polski się tutaj pojawi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę zapowiedź. Niestety, brak jakichś informacji o nowych hangoutach.
tematach, brak jakiejś informacji o anime czy karciance. Jeżeli chodzi o tę ostatnią, to myślę, że możemy czegoś się spodziewać w następnej zapowiedzi. Trzymam za to kciuki, ponieważ naprawdę nie mogę się już doczekać, kiedy karcianka Genshina będzie dostępna dla wszystkich, tak abyśmy wszyscy mogli sobie w to pograć. Osobiście najbardziej cieszę się na ostatniego Conquesta, na zwieńczenie tej historii w Sumeru oraz oczywiście na Nahidę, ponieważ od kiedy ją zobaczyłam, nie mogłam się doczekać, aż będę mogła nią pograć, aż będę mogła zbufować mojego Tichnariego czy Saino. A wy na kogo najbardziej czekacie? Jak zamierzacie rolować na banerach? Dajcie mi znać w komentarzu, dajcie mi też znać, czy czekacie na jakiś event, czy czekacie na Dori na przykład, że będziecie wreszcie mogli nią zagrać. A może chcecie zagrać w pokemonowe grzyby, pobić się nimi i wygrać mistrzostwo? A nie, czekajcie, to nie ta gra. Mam nadzieję, że przybliżyłam wam to, czego możemy spodziewać się w kolejnym patchu. Zobaczcie koniecznie trailery, czy to po angielsku, czy też w innych językach. Mi osobiście bardzo podobało się po japońsku. I dajcie mi znać w komentarzach, tak jak wcześniej mówiłam, na kogo wy, albo na co w ogóle z kolejnego patcha najbardziej czekacie. Sprawdźcie też moje pozostałe social media. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie koniecznie suba i łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, na razie, pa!